I cześć, witamy was wszystkich, to ja, Frodo, wraz z Deseo. Hejka, moi drodzy. Witajcie w naszym customie do gry Tomb Raider, custom pod nazwą The Last Secret of Egypt. Tutaj ostatnio zakończyliśmy i cóż, idziemy dalej. Pieniążki nam, słuchajcie, uciekają. Więc ja już od razu biorę ten, co się da. Znaczy, mi nie ucieka, bo ja mam mało. To by ucieka, bo pewnie masz bardzo dużo. Znaczy, no bo to już jest kwestia, kto jak ile wydaje, prawda, na... Aha. Rozumiem, że nie oszczędzasz. No nie, chcę mieć z czym strzelać, nie? Okej. Ja nie wiem, czy to ma być w jakiejś kolejności te dźwignie, czy... Nie, wiesz co, no... Nie, wszystkie. Czekaj, zapala się... No znicz. I się klapa obsunęła, nie? Nie wiem, dopiero pierwszy cisnę. No tak. Czyli nie ma żadnej reguły. No nie, po prostu... Wiesz, to jest, ogólnie chyba to jest też, jak tak patrzeć na czwórkę, to jest ten chyba etap, gdzie tutaj chodzi ten byk, tak? Czy nie? No chyba tak, pamiętasz, bo mieliśmy to? Ten filmik ostatnio, prawda? No właśnie. Zabiło mnie ostrza, tak. Zjechałaś mnie ostrza. Jak mnie to irytuje, że jak ginę, to mnie tutaj daje do... tego menu głównego. Jak mnie to drażni. Irytuje mnie to na potęgę. A, te ostrze. Dobra. Ciach, ciach. Dobra, trochę mnie tam działo. Jeszcze z tej strony, to ile tego chcecie? Dobra, że niby apteczka. Że niby apteczka na pocieszenie. O Jezu, ile ich będzie tam jeszcze? To jest w ogóle jakiś rożek dziwny. No widziałam. A czekaj, bo jeszcze tu coś zapomniałbym zabrać. Do shotguna są jeszcze po drodze, nie? Zanim zjedziesz. Tak? Masz to? Nie, jeszcze nie. No zjechałem na dół i... Mam chyba ostatnie ostrzony, jest jakiś chyba tam zjazd. Zjazd dalej. Dobra. Zjazd. A tu coś jest? No nie, jakieś lawy. Lawa. Tak, właśnie, lawy. No dobra, schodzimy na dół. Puść to. Dobra, jest muzyczka. Jest tam jakiś przeciwnik? No właśnie nie. Nie, to dobrze. Tylko tak, no tutaj myślałam, do wtrynienia jest wąż. Wąż coś potrzebuje. Coś chce wąż. Ale czekaj, może zejdźmy na dół tutaj. Idę na lewiznę od węża. Lawa. A jest jakiś wąż. A na prawo? O, te. Aha, widzisz? Na prawo nie ma nic. Tak, nie ma nic. Ciemniaczu. Jezus Maria, wyprztykałem się ze wszystkiego. Jak to było? Ale jak to było? Mówię? Co jak to było? No powiedz. Co? Ale co potrzebujesz? jakie masz zamarzenie? No. O, coś kupiłam. Aha, ty chcesz... Uzi. O, dobra. O, Uzi kupiła. Dobra, Uzi kupiła, słuchajcie. Dobra jest. Wiesz, pamiętałam. A ja nawet nie wiem nadal, jak się kupuje Uzi. Z tą kropką jeszcze. Aha, obok. Dobra. No mam. Nie, bo tak, wiesz co, ubaw mam, bo widzowie też nam pisali tam, już do ekranu krzyczeli, nie? Tak. To proste, tak. Dalej nic. Przecież miałaś przed oczami, słuchajcie. Dasz. Ale nie, miałaś przed oczami, cytuję, instrukcję kupowania. A tak. No ja wiem. A czy ktoś z was kiedyś miał instrukcję do zbudowania czegoś, ale nie potrafił sobie z nią poradzić? O, właśnie. To nie zawsze wychodzi. Nie zawsze. A jeszcze nie jak zawsze. Nagrywacie, to już w ogóle po prostu to... To nie jest takie proste. I ja wiem, że Duck to kaczka, bo ja mówiłam, że Duck to kaczka, ale ja jeszcze mówiłam, że Duck to unik. I Duck to jest też unik, chciałam zaznaczyć. Jakaś dźwignia tu jest dźwignia, po prawo. Tak, i po lewej też. Aha. Więc mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie czasówka. No niekoniecznie, otwierają się, tak. Ale te obydwa chyba, obydwie przeciągniemy, nie? Tak, bo tutaj widzę jest pionek, tego pionka trzeba rozbić. No takie bardzo prymitywne rozwiązania, w sensie takie zagadki. Jest w ogóle sala, jak to była ta gra w tego... Seneca? Kurde, nie pamiętam, jak się nazywał, tak coś... Coś takiego, tylko że tu wiecie, normalnie nie było lawy i tam był ten balkonik, pamiętasz? Tak, pamiętam i... I tam się właśnie grało w te takie pionki, nie? Ja. Mhm.
A to chyba widzę, że będziemy rozwalać pionki. No jeden trzeba tu rozwalić. Czerwony już widzę, że jest to przesuwanie i trzeba będzie ten miecz przesunąć, to się rozwali. No tak troszkę pozmieniane. No dobrze, bardzo się cieszę, że jest troszkę zmienione. Aczkolwiek nadal nie jestem fanką tego, że to jest i tak, tak wiecie. No zerżnięte, no. No tak. Ale to dużo osób pisało o tym. No, ale to będziemy o wielu rzeczach mówić w podsumowaniu. Na razie kontynuujmy tą zabawę. Tak. Słuchaj, kurde. Dobra, ja sobie zrobię na chwileczkę cięcie, bo muszę cię przyciszyć. Bo ostatnio nagrywaliśmy z tamtego komputera i jesteśmy tak, za głośno. Teraz bardzo głośno, no. Bo byłam na innym mikrofonie. A tak, ten, słuchajcie, dobra. Mam... Tak. Muszę to ja sobie będę gadać do swoich widzów, a ty sobie to ogarnij. Ja na innym mikrofonie nagrywałam. Jest monkey. Monkiego. Ej. Dobra, to... To ja wtryniam tę... I pewnie nie będzie można... I pewnie nie będzie można zapisać na monkey, bo po co? Monkey, na 100%. Czyli... A czekaj, co zrobiła w ogóle kulka? Nie wiem właśnie. Nie wiesz, nie co zrobiła pojęcia. Kulka. Ale nie wiem, gdzie monkey masz? Nad ogniem gdzieś? Tak, nad ogniem. Idź nam po monkey, bo tam po drugiej stronie w ogóle tej sali jest ta druga kratka, która się otworzyła. I tam też jest... Bo widzisz, bo tam też jest dalej ten wąż. I tamtemu chyba też trzeba będzie coś do pyska włożyć. A to czekaj, to... A to ja mam tak zrobić... Aha, taki skok. Na mankiego nie da rady, tak? Zapisywać. No, czy nie, to tak... No, nie wiem. Ale tu nie ma nic, żadnej filozofii. Po prostu idziesz. Po prostu myślałam, idziesz. Że będzie coś gorszego, wiesz? Nie, bo myślałem, że jak ja bucha też, to wszystko... żeby przez te ognie... No Jezu, ja bym to chyba robiła pół dnia. Wiesz co, ale tą szachownicę całą, to ja to widzę, ale ona jest pod lawą, tak? Zauważyłaś to? Te pionki, aha, dobra, tak. Zauważyłaś to. No, ja zauważyłam, no przecież mówiłam o tym. Tylko, że tu powiedziałam, że tu jest lawa, a to normalnie tam na dole grało się w tego seneta, super. Nie? No widzisz. O ile nie lamię, słuchajcie, nazwy tego. Bo wydaje mi się, że to dochodzi. Kurde, chyba lamimy. Kurde, on się jakoś inaczej. Ale podobne coś podobne. Chyba. Kurde, no weź, żebym się nie zbłaźniła. No nie wiem, jak on się nazywał. Bo nie chodzi o seta, tylko se... No wiem właśnie, ten drugi, no. Ani o Horusa. Tak, ani o Horusa. Słuchaj, no to, a tutaj też trzeba, tak? Pysk. Tak, aha, tak, bo się ale tu otworzyło, jeszcze, no. Patrz jeszcze na lewo, prawo, no. No i co tam masz? A takie ciekawe rzeczy. A, są ciekawe rzeczy? Czy tak kłamiesz mnie tu? Okłamujesz mnie? Nie. 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 Pewnie jak tu się wszystko zamieni... Pewnie coś jest, tylko... No właśnie. Tylko, że już nie mam naboi, halo! Ale właśnie, ja też muszę 620 przez coś kupić. Ej, ale nie tak. Ja cały czas ładuję w tą Uzi, a to kupę kasy kosztuje. No Uzi to może nie. Ja cały czas w Uzi lecę, wiesz? Już prędzej w shotguna bym, wiesz, inwestował. Są rzeczywiście ktoś też nam napisał, że ten sklep to jest taki trochę śmieszny, bo... No bo skąd ona kupuje, nie? No też. Tak, to chyba, nie wiem czy nie Seba o tym pisał. Seba chyba pisał. Tak, bardziej by mi tu, wiecie co pasowało? Taki takie punkty. Arab, tak, ale... z taką płachtą, o to otwiera, chodzi. Tak jak Franco, powąchaj płaszcz, pamiętasz? Tak, tak! O no to i wtedy chodzi. Lara, słuchajcie, kupuje tak, i ona bierze... arabskiego wendora. Tak, i on jest tak. W pewnych miejscach, wiecie o co chodzi, to też jest fajne, nie? Tak. Tak, tak, ale to pamiętam, to co mówisz. Pamiętasz to, Franco? Powąchaj. Tak. No. To jest dobra. Hit. Hit. Ach, dobra, jest pionek za kratą. No tak, ale krata jest zamknięta. Czy tutaj... Są dźwignie, czekajcie, czy one przestają w ogóle... Tak, trzeba się na nie rzucić. Widzę. Dobra. Rzucić. Rzućmy się na nie. Rzućmy się. A czy jak podejdę pod ogień, dobra, to ona się nie podpala, no to git. Dobra, jedną jakąś dźwignię mam. Aha, jest dobra. Pionek, dobra, no niech będzie niebieski. Po kolei lecę. Otworzył mi się niebieski. Też tak masz? Taka zabawa w pionki tutaj, coś czuję w tym odcinku będzie. No, bo podejrzewam, że jak damy do pyska węża kulkę, to się zamieni to w... To wyschnie? To wyschnie. I tam będziemy się też bawić w jakieś... Nie, nie chcę to brać. No też nie chciałbym. Albo w oryginale było tak, oryginale było tak, że jak przegramy... To co? To dostaliśmy, to dostawaliśmy sekrety. Coś było, że była inna ścieżka? Odwrót, tak, była inna ścieżka. I wbrew pozorom ona właśnie nie... wygrana nie oznaczała tak naprawdę nagrody. Nagroda, owszem, była nagroda za wygraną, taka, że miałeś krótszą drogę. Ale żeby zebrać wszystkie sekrety, trzeba było tą po prostu przegrać. Grę przegrać. Mm-hmm. No, tak było. Chociaż ja zawsze chciałem to wygrać, nie?
Frodo, się podpalasz? No niekoniecznie. Dobra, otworzył mi się zielony. No ja dopiero wrzucam tam niebieski. Niebieski, dobra. Jeszcze mamy środkowy, no nie? Zobaczymy, czy on... Zostanie w ogóle. Tak. No dobra, a ten po lewej stronie w ogóle przestał... A nie wiem, rzuciłem się na niego w momencie, kiedy zniknęło, więc nie wiem, czy na stałe, czy... Chyba na stałe, wiesz? Chyba tak. Dobra, to teraz ciągniemy tym zielonym. I zobaczymy, co to będzie. Nie no, naprawdę, Lara jest takim... Taką... A czy powiem... No tak, gdyby nie model Lary, to bym się zdenerwował. No, chciałam to... Nie wiedziałam, jak to powiedzieć. To, ja, to by było jak karpatka bez kremu. O to chodzi. Rozumiesz? Bardzo ładne porównanie. Kto wylizuje tylko krem? To by był taki albo Napoleonek też tak, bez kremu. Tak, dokładnie. Tak, tak. No, to jest bardzo ładne porównanie. A jeszcze tutaj... A tu jest jeszcze takie... Aha, bo to się... Kto zjadłby w ogóle karpatkę bez kremu, nie? Bez sensu. Ja nie. Bez sensu, dokładnie. Pozdrawiam Tumberskiego. A! Pozdrawiamy. Dobra, kolce mi zniwelowało, ale co? Gdzie? Tu na dole? Aha. I coś się po, coś się zrobiło. Tak? Co się zrobiło? No wiesz co, tutaj się zrobiły te klocki. Możesz wejść po tych klockach. Aha. A to nie było tych klocków? No nie, nie, właśnie. I teraz dzięki temu możemy... Wejść wyżej. Tak, i tu jest dźwignia, którą... Ale jakie głupie rozwiązanie. Schodzę na dół, żeby... Znaczy wchodzę do góry, żeby zrobić dźwignię, żeby znowu zaraz iść na dół i żeby znowu do góry. No wiem. Dobra, wiem. No i biorę tego... Ale mamy tą kulkę. Mamy tą kulkę. A nie, nie mamy kulki, tylko no, na razie... Mówię, musisz iść najpierw jeszcze na dół, to nie ma tak. Okej, okay, to o to takie, ci wiesz, chodziło. Takie rozwiązanie, nie? Nie no ma hit. Tak, no, żebyś się tak, wiesz, troszkę nie... Żeby ci za łatwo nie było. No dobra, wtryniam tego Snake'a. Snake'a wtryniasz? Wtryniam. Kulce wtryniasz Snake'a? Tak. No i jest zabawa w... Ach, nie podoba mi się. No dobrze. No ale trudno. Ja już słyszę tą taką irytację Grzesia. No ja myślałam, że... No bo jest znowu ta zabawa w to samo. Ciekawe, czy na przykład, czy jak zrobimy właśnie... I teraz pytanie... Słuchajcie, czy pozwalacie nam zakończyć ten custom, nie kończąc... Nie, no nie, nie bądźmy tacy. Bo wiesz co, czy będzie znowu, czy będzie tak jak wspominaliśmy, o jakichś dwóch drogach. Tak, tak, właśnie tutaj... No na razie tu popływam. Najwyżej będzie, słuchaj, jeden przegra, drugi wygra. I pokażemy dwie takie, słuchajcie, perspektywy. Tak. I będziemy sobie mówić, co tam się dzieje. Najwyżej. Też możemy tak zrobić. Znaczy, nie zrobimy, zobaczymy, co wyjdzie, nie będziemy robić tego celowo. Wyjdzie coś, to wyjdzie, nie? Tak. Coś gdzieś widziałam jakieś dźwignie, ale tu mam prądy jakieś. No tu mam prądy cały czas, więc... Ale tu mogę na prawą stronę. Po prawej stronie jest ta dźwignia, która była pokazana na cutscence przed chwilką. Kurde, nawet nie zanotowałem. Ale są dwie dźwignie, hello. Ale... Nie zanotowałem dźwigni, słuchaj. A jest taka i taka podwodzina. Dźwignia mówisz? Ale to jest taka zwykła jakaś naścienna, czy jak? I taka naścienna, jedna obok drugiej, jest taka zwykła podwodna i taka, no, naścienna, nie? A czy taka, wiesz, sufitowa? Sufitowa, właśnie, o to mi chodziło. Rozumiem, czy jest... tak. A tu, dobra. No to co teraz? To co, wybierzemy sobie? Ja obydwie pociągnęłam, bo wtedy dopiero się drzwi otworzyły gdzieś. No to też takie dziwne. To jest. No dobra, niech będzie to. Aha, i otwiera się tam naprzeciwko, jest tak. Chyba... Nie wiem, jedno chyba, jedna rzecz wydaje mi się, że wyłączyła prądy. Takie mam wrażenie. A nie mogę... Nie mogę zabrać... Mogę. A to są tylko znajdźki? Znajdźki i coś tu leży. To nie jest instrukcja do gry? Być może. No bo w oryginale też w czwórce było coś takiego, otworzyło? Że się szukało. Gdzieś za balkonikiem jakimś, nie? Aha. W jakimś balkoniku, czy nie? Nie, to chyba znowu gdzieś... tam naprzeciwko, tam gdzie teraz były te dźwignie, to nie było to? A tutaj, tak, faktycznie, jest. Masz rację. No bo wiem, że tam gdzie balkonik... W ogóle z tego balkoniku to ja chciałem tam skoczyć banana jumpem, tak wiesz o co chodzi, stamtąd. Tak. No dobra. Tu?
Jezus, pogubiłem no to się. Co? Czekaj. No nie, zloadowałam to? Zloadowałam, muszę to powtórzyć, chyba nie przykro mi. Tak? Ale ja i tak szukam tego, ja nie wiem w ogóle, gdzie ta klapa się otworzyła. Ja powiedziałem, a nie wiem gdzie. No przecież tam, gdzie powiedziałeś. Czyli tam, gdzie dźwignie? Tak. Nie, tam, gdzie znajdźki. Nie. Nie, tam, nad gdzie znajdźkami mi się otworzyło. Nie. O Jezu, to co ty gadasz? No nie, tam, gdzie dźwignie się otworzyło. Znajdźki? Znajdźki, no to jest jedna. To się otworzyło, ze znajdźkami kratka. No ale właśnie, jak zabierasz tą instrukcję, to otwiera się taki sufit, nie? No tam, nad tą instrukcją, nad instrukcją. Nie. A mi nad instrukcją się otworzyła klapa. Tu była instrukcja, tu nie ma dźwigni. Jeszcze sprawdzę. Tu były instrukcje. A to może, dobra. Tak? Jezu, nie strasz. To może. To ja pomieszałam. Niech będzie. Masz rację. Widzisz, no. Jak żyć? Jak żyć? Bo ja teraz nie mogę zapisać. Czemu nie możesz zapisać? No to wejdź do menu. Chyba żartujesz. No jak wejdź do menu! Dobra. Taisz. No tutaj, czyli dobra. Dobra, no to... a ja tą instrukcję chcę przeczytać. Game of Senet, no mówiłam. Senet, tak? Senet rules. No to dobrze mówiłaś. Ty to win the game, get all your pieces off the board by landing them of the final Beetle Square. On your turn. Pin the sticks. Your throw in the number of white sides showing. Jeszcze raz. Your throw is the number... Aha, nasze są białe, tak? Może być. Białe pola są nasze? Nie wiem. Chodzi o pola, if czy... no white side show, jeżeli nie białe pola się pojawią, your throw is a six. To nie są nasze, po prostu po białych polach ale ma lecieć. Tutaj, ale jeżeli nie pokaże się białe, twoja kolej... Nie, your throw... is a six. If you throw a six or land on the Beetle Square, you get an extra turn. If you land on an opponent's piece, it's this... Dobra, nieważne. Ale jak to jest tam to pójdzie, samo. Tak... To jest to samo. Dobrze, co... no. Dobra, to chciałem zapisać. Dobra. Słuchajcie, pójdzie jak pójdzie, może pokażemy jak dobrze pójdzie dwie drogi. Boże, będę miała tą łatwiejszą. Dwójkę mam, dobra. Dobra, jest, no, słyszycie ją? Dobra, ja się bawię, na razie mam jakieś cztery. Słuchajcie, to w takim razie białe są to... Idę na razie niebieskim. No ja też idę niebieskim. Gdzie mi zniknął ten niebieski? Aha, tu. Okej, okay, czyli dobra, już wiem o co chodzi. Czyli mam jeszcze jedną szansę, tak? Ekstra. Dobra, ja już rozumiem. Aha, czyli tak. Na te szare jak staniemy, to dostajemy dodatkową... dodatkowy ruch. Czaisz? Tak, tak, tak. Dobra, zobaczymy jak on się poruszą. Tylko jednym ruchem na razie. Dobra, to jest moja kolej. Dobra, miałem przed chwilą dwa ruchy miałem. A, jak ja... Ile on ma dwa. Nie, by się kurde, ma dodatkowy jeden. Ruch. Jak on mi go zbije, to... Mi się przyda teraz jeden. Dobra, jeden mam. Rozwalam go? Zielony mógłby być jeden, Frodo, ty ci do tempa. Kurde, jak on mnie teraz tutaj... Spieprzyłem to chyba. Jeden mu wyszedł. O fuck, zbił mi go, no co za... No czaisz to... Czaisz to, że mnie go zbił? Znaczy mi zaraz też zbije coś, bo coś... Jezus, aż mi serce wali. Ja to przegram, mówię ci. Ile ja mam? Nie mam nic, to jest 4, raz, 2, 3, 4. Na niebieskim, to jest 4. Tak, zbiłem mu. Zbiłem mu! No mówię ci, że będziemy mieć dwie różne perspektywy. Ale jaja. Jeszcze raz idzie gość od początku. Teraz tak, raz, 2, 3. Dobra, niech będzie niebieski. Słuchajcie, mamy dwie perspektywy do obejrzenia. O Jezu, dali mu kuźwa dwa ruchy po 4. Ja jaka hamowa. Ja mam dwa, to ja sobie pójdę może na zielone teraz. No ja zielony też jadę, wiesz? Ja jadę jednym i drugim. Aha, no, to jest dobry pomysł. Czekaj, bo teraz mam jako 4 czy jako 1? Dwa to jest nasze. Białe to są nasze. Białe to tak, są nasze, no to tak, tylko tak, mam tak, jeden tak. Ruch. Ale shit. Dziadostwo. No i on mi rozwali to. Ja ci to mówię, już mi zaraz rozwali. Okay. Nie, dwa. Teraz mi się jeden przydał. Zielonym bym go znowu skasował. Jeden, dajcie jeden. Kurde, dwa. Co za pizdy. Iwo? No. No nie mogę, muszę tym. No mnie zabije. Co? No już. Skasował mi jednego. Niestety. A jakbym miał jedynkę, to też bym go skasował. Ale pewnie nie dadzą. Jedno mam białe, jedno. O, to dobrze, gdybyś dodatkowy ruch. Nic. Okej, mam dodatkowy ruch. Ale znowu całe czarne. Ale to jest emocjonujące. Ale jak masz... Cztery. No, znowu masz całe czarne na przykład. No to... Jest, jedno zbiłam swoje. Co ja zrobiłem? Wpadłem na tego żuczka. Aha, to może nie, to dobrze. To jest ja sobie teraz ruszę tego czerwonego może. Czy to jest od początku? Nie. Bo jak sobie wejdziesz, tutaj jest taki podest z żuczkiem, to ci się z lotu ptaka pokazuje planszę, jakbyś chciała ją sobie zobaczyć ewentualnie, nie?
Może, może, ale to ja nie wiem. No ale to tak wiesz, jakbyś chciała pokazać widzom. Ile mam? Dwa. Jeszcze raz mogę? Prawda? Aha, bo na białym było. Jezu! Jedno tylko ludzie. Czerwonym się niech ona ruszy. A ten będzie miał jedynkę? Nie, będzie miał to. Idzie za mnie, goni mnie. Dezo, goni mnie. No ale co ja poradzę? Ja powiem ci, że ja nie wiem, czy ja to wygram. Wydaje mi się, że nie. No jednego... Dwa ruchy. Jednego pionka schowałem. W sensie zniknął mi, nie? Masz już jakiś zniknięty pionek? Tak, tak. Raz, dwa, raz, dwa. No to dobrze. Ale bym miał jedynkę, ale by było cudnie. Ale by było cudnie. Dajcie jedynkę, dajcie jedynkę. Jeden. Jest, jest. Rozwróciłem mu to. Przy samym tym, w samym końcu, ale chyba było. Ona się nie poruszyła się, czy się nie ruszyła, bo nie wiem. Ja teraz trochę będę ryzykować tym, powiem ci szczerze, z tym czerwonym moim pionkiem. Ja tylko czerwony mi został? Nie, jeszcze raz, i najgorsze jest to, że nie stanę na tym dodatkowym ruchu, a szkoda, bo mogłabym to wygrać, a tak to teraz jestem w czarnej D. Jak on mi tu poleci, dwa ma, a ja to ma dodatkowy ruch, cholera. No. Kurde, dwa, okej. To się uda, może, ale tylko może, słuchajcie. Mi jeden pionek został. Jeden, ale stanę na tym dodatkowym ruchu, git. Okej. Dodatkowo jeszcze teraz sobie przekręcę. Rozwaliłem mu pionkę. To mi się podoba. Ile wyszło? Jeden. Jesus. On tam ma na końcu tego pionka. Może mi się uda w którymś momencie mu rozpalić go. No ja uciekam. Ostatnim pionkiem uciekam. Ile tam się jeszcze pionków zostało? Nie, ja tego nie wygram. Szans. Bo on mnie goni. O ludzie, ale emocjonująca dwa zabawa. Tylko. I cię stanę. Czy ja mu go zbiję? Biłam mu go. No to dobrze. Okej. Okay. Dwa on aha. Biłam mu go, dobra. Teraz tylko że teraz tak, jak jesteś jeden przed tamtym, to musi ci jeden wyskoczyć, żeby dojść do końca, prawda? Tak, właśnie to jest to. I no, teraz na przykład... Przesrane. Ja mam na przykład dwójeczkę, on mnie teraz pewnie strzaska, tak? Czy nie? Nie. Kurde. Ja mam teraz dwójeczkę muszę, żeby po prostu już dojść do końca. No to jest kicha w tym momencie. No wygrałem to. Mhm. A mi trzy wyszły, no to ja muszę dobra. Zielonym. No wygrałem to. Oj, mam dodatkowy ruch. Zapisać nadal nie mogę. Musisz mi powiedzieć, jak to u ciebie jest. Jak to tam u ciebie? Znowu. No jeszcze mam. Jeszcze, tak? A ile masz pionków? No dwa. Dwa. A on? Czekaj. Dwa też. Też ma dwa, no. Czyli no. Idziecie w łeb w łeb. No, teraz czekaj. Wskoczy ta jedynka czy nie? Patrz, cztery, ale kicha. A to czemu? Aha, bo cztery nie mogą wyskoczyć. Co, nadal dwa. Nie mogę zapisywać, ale głupie. Co tu się dzieje? No co on tak miesza? Zaraz mi zbije. Ej, ale u mnie jest gówno. Tak? No. Dwa jak dam. No nie, on mi je zbije. Mówię ci, ja to przegram. Syłko. Tam. Jezu, nie mogę tutaj wskoczyć, co za... Boże, proszę was, dajcie mi to ukończyć. A ty już wygrałeś? Tak. Czekaj, uwaga. Jedno, to dobrze, czekaj, czerwone sobie teraz zbije. No. Tylko nie rozumiem, bo nie można nadal zapisywać, kiedy już wygramy, no i już pływamy, ja tu sobie pływam. Nie można? Nadal nie można. A checkpointa miałeś? No niekoniecznie. Chociaż czy checkpointa miałeś? Właśnie nie pływam. Nie, one mi go zbiją. Tak? I ja to przegram. Mhm. On ma dwa mu zostały. To będziemy mieć jakieś inne perspektywy? No więc wiesz, z ciekawości zbił zawsze... Zbił mi go, wiedziałam. Z ciekawości zawsze możemy pokazać. Ale on ma dwa przy końcu, więc ja tego nie przejdę. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, o co chodzi. Jeden. Po co ja mam tam niby iść? Po co ja mam tam niby iść w tamtą stronę? Nie mogę się tego złapać. A nie mogę. I do czego no to będziemy mieć inaczej. Tak? Mam nadzieję, że to będzie dwie perspektywy, a nie, że ja po prostu sobie tego nie... że będę musiała to powtarzać, wiesz o co chodzi. No rozumiem, wiem właśnie. Tylko ja nie wiem... No on ma dwa pionki już przed samym końcem, wiesz o co chodzi. Teraz muszą mu po prostu wyjść odpowiednie... Aha, wszystkie cztery czarne mi wyszły, to co to oznacza? Wszystkie cztery czarne, to oznacza, że dużo masz chyba. Tak. Tak! Masz dużo. Oj, stanęłam na dodatkowym. O Boże, żebym ja mu to teraz, słuchajcie. No. Proszę, proszę. Trzy mi wyszły, czekaj. Raz, dwa, trzy. Wszystkie mu zbiję. Super. Kto będzie miał pierwsze szczęście i wylosuje miejsce, no. Żeby stanąć na tym? Ba, o Boże, no nie. Czekaj. Bo wiesz co, potrzebuję pomocy, już byś to zrobiła. Weź. Ale co ja zrobię, że to tyle trwa? Jeden, proszę, jeden. Kurde. A on ile?
chyba wpadłem do wody. Nie, wpadłem do wody i nie można tego zapisywać. Ja już nie mam siły. Aha, bo nie, to ja to wygram. Wygrasz to? Chyba tak. No nie wiem, jak będę tak cały czas wiesz, będzie mi... Ja nie wiem w ogóle, co ja mam zrobić dalej, to jest bez sensu. Ani się... Weź! Ani się tutaj w ogóle nie... Nie wiem. No ja tego nie Nic zrobię. Nic nie otworzyło. Nie chcę mi wylosować jedynki. A to poczekaj jeszcze, no. Nie rozumiem tutaj. Nie rozumiem tego. Idę jeszcze tam po... No nie zrobię tego. On mi prędzej zbije tego mojego pionka. Ja tutaj, jak głupek, błądzę. Zrobię cięcie, za chwilę będę. No, a ja teraz faktycznie przegram. A miałam wygraną w kieszeni. Taka no, no, muzyczka, dobra, era, muzyczka. A mogę to zapisać? To się stało. I co się jeszcze stało, no? Wyszły te takie klocki z tego? Z ziemi? Klocki? Nie. A mi wyszły klocki z ziemi. No tak. Mhm. Tak, wyszły ci klocki z ziemi? No nie wyszły mi. No to właśnie, do czego są klocki z ziemi? Po co mi to potrzebne jest? No, wtedy się potem skakały, żeby na drugi balkon przeskoczyć chyba, nie? Już chyba wiem, o co chodzi. To chodziło, tak było w tym. Nie tyle na balkon, co i widzę drabinę. Dopiero a co ja teraz mam teraz zrobić, jak ja to przegrałam? Nic ci się nie pokazało? Czekaj, bo może przejście? Klapy, bo tam były takie klapy w wodzie. No właśnie. Nie otworzyło przypadkiem. Są trzy. Czekaj. Tak, otworzyło się. A, to ja nie mam, miałam wszystkie zamknięte. No to dobra, słuchaj, gramy. No to gramy, słuchajcie. Także macie dwie perspektywy. W sumie tak chcieliśmy teoretycznie, nie? Tak, możemy wam pokazać. Chciałam przegrać, ale... O, dźwignię tutaj mam. A weźcie, nie gadajcie, że po prostu ja muszę dźwignię przesunąć, żeby one wyszły, bo padnę. Ja, a możesz zapisywać, czy nie nadal mogę. Nie? Nadal nie możemy, dobra. Pokazuje mi te drzwi tam przy szkieletach na początku, kojarzysz? No, no. Tam były takie duże, wielkie drzwi. A ja tutaj muszę. Tylko, że ja tam nie doskoczę chyba, słuchajcie. Jak to jest? Ona doskoczy tam? Tak. No dobra, ja idę do góry gdzieś, wiesz, ja dobra. Mam drabinę. No dobra, teraz... idź. Pytanie, czy się spotkamy? W sensie, no, czy będzie jakiś moment, który... To tam mów mniej więcej, co tam, no co dobrze, tam widzisz. No dobrze. No ja na razie mam, słuchaj, w czterech klapach mam cztery dźwignie. A. Przy każdym obciągnięciu pokazywało te wielkie wrota jest? I przy trzecim się otworzyło. Słuchaj, aha, bo tylko trzy klapy. To ja ci coś powiem. Otworzyło mi się takie drzwi przy trupku, tak? Tak. A tutaj zrobił mi się sekret i mam znajdźki, dużo znajdziek mam. To ja myślę, że tu chodziło o to, że wygrasz, to będziesz miała sekret. Chyba tak, o to tylko chodziło. Teraz moje pytanie brzmi, jak ja mam stąd wyjść? Bo nie wiem. No po bokach? Nie ma tego, że po bokach? Jak to wygląda w ogóle? Jak po bokach? No bo po bokach można było się dostać do węża, tak? Obojętnie no, z której tam no, strony. No. No to weź tam. Ale jak? Przecież to jest wszystko wysoko. Czemu? No ja jestem koło węża już. Ale nie wiem, jak wyszedłeś. Proszę, no po tych bokach tutaj, bo tu można pływać normalnie. Pływasz, ale gdzie wyjść? No tutaj, no gdzie były na przykład te dźwignie, nie? Podwodne. No to... A tam po bokach, no, dobra, zapomniałam o tym. Okej. Tylko, że ja chyba jestem w złym miejscu. Ja myślałam, że będziemy mieć jakieś dwie różne zupełnie perspektywy. A to wyszło, że sekret, wiesz? No ale to ja nie potrzebuję. Ale pokazaliśmy, nie? Także no, tyle pokazał, fajnie. To pokazał, to pokazał. No ale pokazaliśmy, ty pokazałaś swoją drogę. Ja nie wiem, co tam jest w dole. Chyba nie... O, można zapisywać. Widzisz, ja nie mogę jeszcze. A już by się przydało. No jak nie mogę nie? jeszcze nie mogę. Nie polazłeś tam? No teraz właśnie dopiero idę, już mam tego trupka mam tu. Mam jakąś łyżeczkę. Łyżeczkę masz. Drewnianą. Mogę teraz? Nadal nie mogę. Może teraz. Teraz mogę, dobra. Mamy łyżeczkę nie drewnianą. Nie jest łyżeczka, pewnie jakaś pochodnia. Pochodnia. Dobra, no to odpalamy. I zapalamy te znicze, no. No tak. Żadna filozofia. O, się trochę tutaj... namęczyliśmy. No. Ja generalnie w podstawowej TR4 jakoś tak nie przepadałem za tym. Ja też nie, ale zawsze czułam ekscytację. Mimo wszystko. Pokazuje mi się cały czas ta klapa tu. Też. No i czwarte. Dobra, klapa upada.
Pytanie, czy idziemy z pochodnią tam pytanie, na dół. Pytanie, no właśnie. Mhm. Możemy spróbować. Możemy, bo w sumie co nam szkodzi. Nie jest daleko. Co my tu mamy? O! Dziwnie mi się jakby kacenka zmieniła, nie? O. No i nie gadać, tak, że tu właśnie jakby będzie na ten... na czerwono, nie? Tak, tak, ten tutaj Anubis on był? Nie, jak się nazywał? O Boże. No już słyszę go, jak wybija się z tego. Jak on się nazywał? My też. No ten... Nie Anubis, tylko jakiś... Byczek Fernando. Byczek Fernando to był. Dobra. I okej, co? Okej, mamy w ogóle jego energię, więc chyba to będzie jakaś walka z nim. Tak, jest walka. A stąd wyskoczył? Tylko, że powiem ci, że... Ale Anubis, patrz, dobrze powiedziałem. The God of Death. Dobra, no to idziemy tam, gdzie on wyskoczył? Możemy, tu są to, znajdźki. To, skąd on wyskoczył, jest sekret, nie? Tak, tylko zabił mnie i to tak... Hamsko. Load. No dobra, ale na co go musimy nakierować? Co musi rozwalić? Poczekaj, pokazać to. Właśnie o to chodzi. A te tam po drugiej stronie, nie? Przynajmniej te były... Te trzy przynajmniej pamiętam, że on musiał rozwalić w klasyku. No wyłaź. Tylko kurde, nie... Zabrałaś może te znajdźki? Udało ci się? Tak, rozwalił, tak. Właśnie nie. Pytanie, czy w pozostałych drzwiach nic nie ma. Ale mnie dziabnął. Gościu. No właśnie, bo to też nie. Fajnie by było, tylko że to jest ciężko to rozbić. No nie mogę tego zrobić. O Boże, no dajcie spokój, tu są inne bossy. Aha. Serio? Ja mam na to w ogóle kasę? Nie mam. W ogóle co mam z shotguna? 20. Z shotguna się kupowało w... W prawo. Mhm. Nie mogę, nie mam tyle. Mhm. No dobra, ale... Zabiło mnie. Rozwalasz te drzwi? Po bokach? Nie, tylko te ostatnie. Mhm. Nie bawię się w to. Nie mam jakoś takiego parcia, żeby Dobrze. Mhm. Zresztą to by było zbyt... No, wiesz. No, ja wiem. No dobra, ale gościa na razie nie można zabić. Idziesz? Właśnie tu dojdą. Jak ja mam? Nie rozumiem, od czego ja ginę? Nie czaja. Nie czaja. Bo jesteś już przy tym bosie, nie? Nie, absolutnie. Dopiero rozwaliłem sobie drzwi bykiem. To nie były jakieś, wiesz, że trzeba jakieś sposoby na zabijanie, dajcie spokój. A, wpadłem prosto w kolce, nie wytrzymam. No właśnie tak, i ginęłam od tego przed chwilą 50 tysięcy razy. Pokaż. Dobra, on otworzył. Otworzył mi te cholerne drzwi. Dobra, i pokaż tego bossa, co ty tu mówisz. Czy można bo bossa teraz zabić? Chyba sobie żartują. Powiedz bo tutaj mi. Jest i boss, i lata byczek. A czy bossa można zabić? Właśnie nie wiem, krwawił jak do niego strzelałam. Tylko problem polega na tym, że lata mi tam byk. O Jezu, celuje mi w byka. No i właśnie to jest problem. Na czym to wszystko tutaj polega? No, nie rozumiem. Tutaj mi też celuje w byka. A nie chce mi celować w tego, to chyba krwawił byk w ogóle. Nie wiem, bez sensu. Nie mogę już więcej nic kupić, ja pierdzielę, jak ja teraz... No niby tutaj są troszkę porozstawiane rzeczy, ale... O, rewolwer dali. Masz. Dobra, rozwaliłam, znaczy te... Jedno mi wleciał i obniżyły się kolce. Co tam jest? Aha, dźwignia. A zabiłaś bossa? Nie. No i zabiło mnie. Zabiło mnie też. Dyk nie rozwalił. Mnie też. Load. Jak to zrobić, żeby ten byczek cię tak aż nie drasnął? Ania? Gdzie jesteś? O, jeszcze ten film nie celuje. Ja pierdzielę. Co mi z tego, że mam 11 apteczek? Pytanie, czy można właśnie tego tutaj gościa zabić? Ale wiesz, zobacz, ile jest tych przycisków. Chyba ze 3, co? Czy nie? Tak. Mhm. Racja. Ja spróbuję zabić gościa. No znowu mnie zabił ten. Ale ona mi nie celuje w niego. Dam byczek. Ej, puść. Ona nie chce w niego celować. O to się rozchodzi. Ale te naprowadzają się same, to jest jakaś pomyłka. No, to mi chyba nie o to chodzi. Czy mogę na przykład shotguna wybrać sobie, ale te drugie naboje? Chills. O, 22 mam niebieskich. No nie celuj w byka, kuźwa! Nie wytrzymam zaraz tu. Nerwa mam. Pomyłka jakaś. Chciałbym... Gdzie on jest? Chodź tutaj, wypadł stąd. A, tu są dźwignie, czy jak kolce się... Bardzo dużo znajdziek tutaj jest. Ja spróbuję. Dobra, i teraz ten ostatni przycisk. Chciałabym, żeby on pisnął.
Ja spróbuję zabić tego, co strzela. Ja też chciałabym. Prostu... Czy to jest tylko taka zabawa? A zabiła mnie. Nie wytrzymuję. Nie, ja myślę, że to się nie da. Irytuje mnie strasznie. A, muszę zrobić, słuchajcie, load, bo to nie ma sensu. Szkoda naboje, to się tak straciłem te czerwone. Niepotrzebnie. Jezus Maria, nie wytrzymam. No dawaj, 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 beczku. Masz ile przycisków? Wszystkie. Jezus. Gratuluję ci. Ja się skupiłem trochę na czymś innym, niestety. Ja mam tylko jeden. Wszystkie dźwignie wzięłam, ale teraz nie chciała te... O, o! Czy można w niego już strzelać? Nie. Ona w niego w ogóle nie celuje, wiesz? Rewolwer w ogóle mam. I cały czas do menu wchodzę. Super. No tak, i to mnie mega irytuje, że ona, a, słuchajcie, wchodzi do menu. Jeszcze zapisałem sobie, słuchajcie, w cudownym miejscu. Jak, że ja mu zabrałam HP, to ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Znaczy, tymi dźwigniami zabrałyśmy mu HP, ale co dalej? Może jest jeszcze jakiś dalszy, no, dalszy sposób na zabicie go, no. Kminimy dalej. Ej, to go cały czas napieprza! No to dobra. To dobrze. Ja muszę jeszcze jeden przycisk. Niestety, ten mnie cały czas tu łoi. Mnie też. Może zabiorę sobie naboje. Nie, nie mam pytań. Cały czas mnie byk zabija. Już nie mam siły. Zaraz tutaj cięcia zrobię. Dobrze, że no nie, wyszłam do Windowsa. Znowu to samo zrobiłam. A ja po prostu jak za szybko włączę Alt i CTRL. No. To mi po prostu wychodzi do pulpitu. No i problem polega na tym, że mi się wtedy wszystko wieszy. Boże, tak bardzo chciałbym, żeby już nacisnął mi ten przycisk. Ale nie mnie. Naciśnij, idioto, ten przycisk. O, Boże. Nie ma takiej opcji, żebym to zrobił. Nie mam już życia. Ja żrę tutaj apteczki jak... Ja też, jak Marsa po prostu. Tylko ty już masz trzy przyciski. Trzy, cztery. A ja jeszcze się bawię tu. Nie, tutaj. A jeszcze mnie zabiję. O Boże. Jakie irytujące. Nie wiem, gdzie ja mam ostatniego save'a. 383. O, no o, zabity. Chociaż nie wiem jak, tak naprawdę. Wszyscy zginęli. Ty też? Nie, na szczęście nie. Chcesz sobie kupić w końcu to? Nie mogę, dalej mi nie stać na szybka, naczaisz to. Rozwalisz to, rozwalisz ten przycisk, proszę. On stoi krzywo i ja nie mogę, żeby on to rozwalił. No nie rozwali tego przycisku. Trzeci, ostatni przycisk, nie potrafię sobie poradzić. To ja nie biorę tego emblemu. Nie, poczekaj chwilę. No nie biorę tego. Patrzę jeszcze, czy coś tutaj jest, może coś tutaj. No dobrze, zobacz, zobacz. Może tu coś będzie do jakiejś sekrecji, chociaż był dźwięk sekretu. Anubis is defeated. You may now go and retrieve TLOSOE. No zabija mnie w momencie, kiedy on leci na mnie, nie wiem jak mam to zrobić. No to było głupie. Znaczy to było emocjonujące, nie powiem, że to było złe, ale... no ale było bardzo... No ja nie chcę wiedzieć, jak będzie wyglądał ostatni boss w ogóle. Nie chcę tego wiedzieć. Powiem szczerze. No teraz ja sobie biorę dźwignię, a on mnie tutaj zabija, tak? Czy nie? Gdzie są te pierwsze dźwignie? Ile było ich tych dźwigni, wie? Trzy. Bo trzy przyciski i trzy dźwignie, nie? No jak to zrobić? To jest tak niepomyślane, no zobaczcie, co tu się dzieje, no. Tylko wiesz, że jak zrobisz te wszystkie dźwignie, to nie jest koniec. No ja zapewne. Musisz po prostu biegać, ja nie wiem, po prostu biegałam po sali i coś go zabijało, ale co to było, nie wiem, jakaś kula na środku. No to ja zrobię cięcie, poczekam. Tak. No nie da rady, no nie da rady. Ja pierdzielę. Jeszcze cały czas muszę wchodzić do wteload tutaj, o, zapis. Zanim ona chce tę dźwignię, to ten ją tutaj od razu dziabie. Wszystkie apteczki już straciłem, kurde. Gdzie jest jeszcze trzecia dźwignia? Tu. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy? No zabija mnie cały czas. Jak tylko chce dźwignię, od razu leci do mnie i jeb. Ale jak mi też to robił. Dlatego jeżeli zrobisz przycisk, to nie leć od razu do dźwigni. Bo ty masz ją tak naprawdę naprzeciwko, więc on zdąży się rozpędzać i ty nie zdążysz przyciągnąć tej dźwigni. Tam masz takie filary po każdej stronie sali. Zamotaj go przy filarze i dopiero podbiegnij do dźwigni i dopiero ją przesuń. Po przycisku nie leć od razu do dźwigni, bo on cię za każdym razem dojedzie. No. Co po dźwigniach trzeba zrobić? No i pojawia się kula, zeszło mu 1/4 energii. Nie, nic nie zeszło. A zrobiłeś wszystkie dźwignie? Wszystkie dźwignie zrobiłem. No i pojawiło się takie coś na środku, taka kula, która tak? Zabrała temu bossowi 1/4 energii. Nie, nic nie zabrało. No ale pojawiła się ta kula. No, czy to jest takie kula? Coś, no nie wiem, co takie coś dziwne. Pokaż. I to go... Znaczy to zeszło, taki żylandor jakby, tak? Dobra. I to go zabija. No to nic nie zabija go, to nie wiem, co mam zrobić. No nie wiem, ja biegałam po sali i mu schodziła. O, czekaj, teraz mu schodzi. No a to ja muszę go tutaj wprowadzić w to, bo on jest... Aha, no to sam się wprowadzał. Się, chodź tutaj do mnie. Nie, się sam w trans wprowadzał. Ile apteczek zżarłaś? Oj, dużo. Ta 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 ta.
Zostało mi 9 małych, 16 dużych, ale po zebraniu wszystkiego tutaj w tej sali. Czaisz? No, bo to jeszcze trzeba tu zajść. Zaraz zobaczę, ile ja mam. Dobra. Zabity. No widzisz, to co, poczekaj. 3, 4. Okej, to co, zabieramy to? No zabieramy to. Aha, bo ty znajdźki sobie weź. Tak, tu chyba... Zabrałeś już wszystkie? To chyba wszystko. A jeszcze tu mam apteczkę. A jeszcze jedno. Z lewo, prawo. Ja wiem, że w którymś miejscu się szło do góry, do sekretu, tam na te górne partie. Górne partie sekretu. Weszłam w lewym przejściem i cutscenka. Ale to chyba nie ma znaczenia. Pociąg. Chyba nie ma znaczenia. I chyba będzie pociąg. Chyba tak. Mi się to nagrywa. Hands on your head. Dobrze. Take me to Von Croy. Mam nadzieję, że rekompensata będzie jakaś. Where the hell is he going? One find him. If you continue insulting, I will send you to the underworld forever. So your worthless life will be judged by Anubis. Now tell me, or you'll meet your powerful lord. Serapis. Cyko, żyjesz jeszcze tam? Ciężko. Ja pierdzielę. No dobra, pociąg. Dawaj go. I will destroy you all. I swear to God. Zastanawiałam się kiedyś, jaki... nie zastanawiałeś, może nie zastanawiałam, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie odgłosy wydaje Wizards Brothers jak Sera? Nie, nigdy się Weselko nad tym nie zastanawiałem. Serio. Już wiesz! Aha, okej. No. Dobra jesteś. Mój brzuch. A czemu jak sra? Czy ty słyszałeś głos? Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Czy ty słyszałeś tą kacykę i głos łysego? W sensie chodzi mi do tego Abdulla. Abdulla, no słyszałem. Słyszałeś, no. Dobrze, no nie, spoko. Będzie okej. Okay. Będzie okej, jedziesz już? 3-4 tery? Jadę. No słuchajcie. Słuchajcie, jest pociąg. Przepraszam, ale mnie to rozbawiło. Jest pociąg i... No... wygląda to jak wygląda. No ale Lara jest piękna, to jest najważniejsze. No to co, kończymy dzisiejszy odcinek. Tak? O, tak fajnie było. 40, prawie 8 minut, prawie 50, także... Ja zrobię wiewióry trochę, wiecie. Dobrze, no ja też. Zrobię, bo to nie ma co. O Jezus, jak to wszystko dziwnie jakoś tutaj szwankuje. Dobrze, dziękujemy wam za dzisiaj. Tak. Pociągiem zajmiemy się w następnym odcinku. I cóż, nie? Do następnego. Pa, pa. Pa, pa.